No nic, może mi Tilt Panic dostarczy więcej wrażeń niż tamten level poprzedni. No tak sądzę, że powinno być. Ile czasu? Pół minuty, ojej, pół minuty to już jest taki czas, w którym się mogę nawet nie zmieścić. Tu już widzimy, że te wyzwania na te... na klejnot już się robią trochę nieznośnie trudne. Okej, okay, Tiny mnie ściga. Ale jego uniknę w miarę łatwo. Tylko teraz co dalej? Nie bardzo mam czas, żeby tu jakoś się popisać ze swymi zagrywkami. Tutaj też oczywiście AI się będzie bronić niestety. Ta... to mi nie wyjdzie. Time up. Pff, są to pośmiechowe. Niby tam pchnąłem tego dala z dużą siłą i też sam tam za nim poleciałem. Jakbym tam miał krzyknąć, że hej, pomogę ci, to było niechcący! Pomogę ci, ja też ci pomogę, wszyscy ci pomożemy! Ta Stani ładnie tam wypadł, nie wiem do końca co się stało z nim, ale... ja z tego chętnie skorzystam, że mam jednego rywala mniej. O, Coco teraz ładnie też tutaj wypadła. No, Dingodal, chodź tu! Dzięki, wow, to poszło mimo wszystko szybciej niż myślałem, że mi pójdzie. Też myślałem, że to mi zajmie parę rundek, czy paręnaście co najmniej wręcz. A tu chyba ile było prób? Dwie czy trzy? Nie było koszmaru. Okej, okay, Pogo a Gogo. Tego też jestem ciekaw, bo chyba będę mieć na początku dużo więcej punktów do zdobycia niż reszta, tak 150 do 90, więc tu też trochę może być z tym niełatwo. Chociaż całe szczęście limit czasowy nie jest też mniejszy niż przedtem. Bo chyba pamiętam, że w Pogo Painterze ten limit był, no, wynosił minutę, miało się też mniej czasu na pokonanie innych rywali, a tu jednak ten limit jest zachowany chyba taki sam dosłownie. A, ale mi ta stajni przygrzmocił tymi rakietami. Całe szczęście były tam jakieś buty tuż pod moim nosem, więc jeszcze mogę z tym tutaj coś działać. Nie, to mi ta Stiny psuje. Psuje mi moją planszę! Co ty robisz, Stiny? Puszczaj mnie! I moje pola, i moje wszystko. O, teraz idealnie, żebym niego wymierzył, ponieważ widziałem, że miał rakietki, miał pociski, no i pewnie się nie wahał ich użyć. A czy w sumie się wahał, bo tam trochę się wstrzymywał, miał to tam już chyba jakiś tam kawałek czasu. Co Coco zrobiła? Coco strzeliła zupełnie tam, gdzie nie było nikogo. Nie wiem, chyba się za bardzo sugerowała tym powiedzeniem, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale w tym wypadku to właśnie jest zupełnie... odwrotne. Wszędzie źle, gdzie nikogo nie ma właściwie. No dobra, znów w sumie to szybko wygrałem. Znów myślałem, że może tam ktoś powalczy, może tam będzie trochę upierdliwości, no na miejscu tam będzie występowało, ale nie, znów kłopotów żadnych właściwie. Teraz Space Bash. Tu akurat myślę, że kłopotów nie będzie ani trochę. Jest to przyjemny poziom i też on zawsze leci szybko, też tym bardziej z tymi dziurami. Jest duża szansa, że ktoś zdurnieje i sam w te dziury wskoczy, sam w nie wejdzie. Też propos tych dziur całkiem łatwo można w tym poziomie jeden bug ciekawy zreprodukować, ale nie wiem, czy ja go pokażę akurat tutaj gdzieś, czy mi się uda akuracik. Cześć, Coco! Tutaj też Tiny się ładnie dał trafić. Dwa razy pod rząd. Okej, tu widzę, że Coco trochę się zbliża. Może ją walnę? Może teraz? Albo sama się walnie? Dobra, ja poczekam, ja poczekam. Sama się zabije? Nie ma... Nothing to do here! Cortex wygrywa, robiąc absolutnie nic. Jak ta seria filmów z Mario Party, gdzie Luigi tam niby stoi w minigrach, nic nie robi, a wygrywa tak czy siak. Jest taka seria, Luigi wins by doing absolutely nothing. Polecam. I teraz Cortex no prawie tamto dosłownie odzerował, więc to było śmiechowe. Okej, okay, powrót do pustynnego lisa. I tu mamy 40 sekund na pokonanie innych zawodników. Też to może wyjść różnie, mówiąc szczerze. Mogą być rundy szybkie, mogą być bardzo jednak powolne i też ciężko się spodziewać. Ojejku, tam była mina. Tu mnie akurat Dingodal pięknie zamknął. O nie, tu już widzę, że padnę.
A, byłem cały czas złym, no, w złym miejscu, w złym czasie, w złej chwili, bo wszędzie mnie miny otaczały. Więc to nie było miłe. Ta, weź tego unikaj wszystkiego, to naprawdę po jakimś czasie jest potwornie ciężką rzeczą. Tu może... A nie, tu już tego nie uniknę. Chociaż przyjmę ten pocisk od Dingo z dołu, więc to mogło się skończyć gorzej. Tu może na wszelki wypadek puszczę minę, jakby tutaj Tiny miał zgłupieć i pójść na lewo, ale jednak widzę, że tego nie robi. O, mina może sam się zabije. Zabij się, Tiny, zabij się sam! Tat, zabij się sam, to jest takie trochę przeciwieństwo, przeżyj to sam. Zabij się sam, zabij się sam. No niestety jednak się nie posłuchał. Ta, to już będzie ciężej, to mogę zagwarantować. O, tu mnie Koko prawie walnęła. Pod takim dziwnym kątem ten jej pocisk poleciał. O, tutaj mina będzie idealna wręcz. Jego tam jest tyle min, jedna po drugiej! Okej, tylko Tiny żyje, już połowa czasu minęła. O, Tiny, okej, jednak tego nie uniknął. Myślałem, że tego właśnie uniknie, tam się schowa. O, mina jest za mną! Full HP! No dobra, niech będzie. No, znów. Niby dziwna wygrana, ale przyjmę. Przyjmę. Jakoś się bardzo nie starałem, dużo tutaj w sumie nie zdziałałem, ale... przyjmę. No to teraz kryształki. No jak mówię właśnie, Beach Ball, no tutejsze wyzwanie na kryształ będzie dla mnie, no pewnie trochę nieprzyjemne, chociaż... Znaczy... Niby będzie nieprzyjemne, ale też się z drugiej strony nie zdziwię, jeżeli to za pierwszym razem pokonam. Bo mi się chociażby w sesji próbnej udało. Otóż ono będzie polegać na tym, że co jakiś czas przy bramce losowego tam zawodnika będzie się tam na parę sekund pojawiać taka właśnie barierka, no która oczywiście żadnej piłki nie puści, więc no to będzie na pewno upierdliwe tam w niektórych sytuacjach, ale jak mówię, się nie... Ale żebym to puścił, to było beznadziejne. To było również beznadziejne. Więc jak mówię, no... Tutaj te barelki mogą naprawdę mi napsuć krwi. Nieraz może być tak, że tam piłkę tam gdzieś strzelę w jakąś tam bramkę konkretną i nagle się tam pokaże barierka i nagle się okaże, że piłka, że ja puszczę, a nie tam zawodnik, który był moim celem. To może być potwornie nieprzyjemne. Ta też szczególnie, jeżeli będzie już walka jeden na jednego, jeżeli będę tylko ja i ktoś inny. Pff, tam właśnie byście ładnie piłki u Dingo Dala zbagowały. Podobnie u Kogo tam dwie nagle leciały w jej stronę, ale jakimś cudem to chyba wszystko obroniła. Ta też ten level o bugi jednak całkiem łatwo z tymi piłkami. Więc o czym mówiłem, tak, o tym też, że tutaj pojedynki jeden na jednego mogą być bardzo, bardzo jednak trudne do wygrania, ponieważ też czasami zawodnik będzie, no, wasz rywal, będzie mieć po swojej stronie właśnie tam przez jakiś czas bramkę z barierką. No i też oczywiście będą dwie ściany na przykład z boku też cały czas z tymi barierkami, wtedy tylko my możemy taką piłkę puścić i... Wtedy ciężko jest wszystko wybronić. Pff, tutaj ledwo, żebym uszedł z tego... z życiem. Z tej sytuacji. Powiało nieco grozą. Tak, walka jest równa, ale nie, szczerze mogę odpaść za chwilę. Zobaczmy, co się stanie. Koko ma dwie piłki! I widzę, że bardzo ją to bawi, co powiedziałem. Nie wiem, czy to było jakieś dziwnie sugestywne, czy coś. Nie wiem, może dla kogoś tam było. O, Koko, no, strzelaj. Dziękuję, oj, to ma właśnie barierkę. Ta, tylko Koko została. No niestety nie będzie pierwszej próby. I w niej wygranej. Ta też można w tej minigrze tauntować. Chociaż znów, niczemu to nie służy, to jest tylko taki dodatek, że... Jest śmiesznie! Ponabijam się z ciebie i twoich umiejętności. No, czekam na Dingo Dala, jego ruch, bo tam trochę on celował, jakby... Tak myślałem, że właśnie ja trochę jestem jego celem, bo tak piłka
tam po jego stronie, na jego pojeździe, była skierowana w stronę mojej bramki. Tak mi się wydawało przynajmniej. Wow, to... O, co ja robię? Oho, oho, dwie, trzy nawet. Nie, tu musiałem jedną puścić, nie było mowy o obronie każdej z nich. Nie jestem taki tłusty, żeby to wszystko obronić w taki sposób. Okej, ta runda póki co widzę, że idzie jednak, no, źle, szczerze mówiąc. Znaczy, może nie katastrofalnie, ale po prostu źle. Póki co przegrywam i to jest jednak zauważalne dosyć mocno. O, ja tam akurat Dingo ładnie ekstra kopem. Dobra, znów ten bug z tym, że odbijam tę piłkę tyłem. O, tam akurat się bawiła ściana przy bramce Dingo, kiedy już tam miał jedną puścić piłkę. Jesus. To jest upierdliwe, a nie mówiłem, że to mi też pewnie parę kłopotów sprawi. Nie, to jest ciężkie. Widzicie, właśnie o tym mówię jednak, że niektóre wyzwania na kryształy są faktycznie ciężkie. Niektóre rzeczywiście tę poprzeczkę wysoko stawiają. I mi się właśnie chyba wydaje, że w sumie w każdym poziomie właśnie serii Crash Ball i Beach Ball z tego typu, właśnie, że tego typu levele mają chyba najtrudniejsze jednak wyzwania na kryształy. Znaczy może Crash Ball jeszcze nie był taki trudny, ale to już jest całkiem ciężkie i kolejne będą jeszcze gorsze, wam to na pewno mogę zagwarantować. Ale do nich oczywiście przejdę w swoim czasie, tu póki co jeszcze walczę. Tutaj, jego już znów trochę źle przewidziałem, jak się ta piłka zachowa i pod jakim kątem ona skręci i wleci do mojej bramki. Chociaż ta runda idzie nie tak chyba jeszcze źle. Co innego może oczywiście rzec Dingodile, bo ma już no, 4 punkty, kiedy reszta ma po 10. O, tutaj się bramka pięknie jej pojawiła. Farciarsko dosyć. O, biedny Tiny, tam niby chciały walczyć, tam punkt dla siebie, ale nie wyszło mu. Nie poszło. Była taka piosenka też, że mały wóz, a tyle wieździe i tam było po jakimś tam czasie, że nie poszło. Czy to była może ta Reniusis? Był taki chyba wstęp do piosenki, że to śpiewała i potem nagle takie nie poszło. Tak mi się kojarzy nagle. Nie wiem, czy to nie był ten album, gdzie mniej więcej była ta zakręcona, tamta piosenka. Nie wiem, czy to nie była ta nazwa całego albumu, Reniusis. Stary album, chyba to jest rok, który? 2000? Tak mi się wydaje przynajmniej. Stara rzecz, stare dzieje. Nie. Przepraszam. Akurat mówiąc szczerze, Reniusis jest chyba jedną z moich jednak ulubionych polskich wokalistek, tak mówiąc prawdę. O ile nie przepadam za polską muzyką, takim popem w szczególności, to jednak Reniusis jednak ma całkiem przyzwoite, fajne i chwytliwe kawałeczki. I te nowsze, i te starsze, nie wiem, jakoś zawsze ją w miarę lubiłem. Okej, Koko, co robisz? Koko, czekasz o mnie! Okej, nie, okej, powoli, ostrożnie, bo już jestem jeden na jednego, czy to wygram, czy nie. Pilnuj piłki. I wygrałem, jest! Ale mi się głos złamał, ale no, to chyba wskazuje na to, że tak się cieszę z tej wygranej, bo... To był stres! Ten poziom, to wyzwanie, to jest czysty stres. O, no okej, cieszę się, że jednak to mi też nie zajęło tak dużo prób, jak też się tego mogłem spodziewać. Tam ile to było prób? 3, 4? To jest niezły wynik.